Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, jak widzicie w innej aranżacji, ponieważ postanowiłam nagrać dla Was filmik pogadankowy. Dawno takich filmików nie było, więc trzeba to zmienić, a mam kilka tematów, które chciałabym poruszyć. I jak już widzicie po tytule, w tym filmie chciałabym powiedzieć swoją opinię na temat karmienia piersią. Jest to temat poniekąd związany z żywieniem niemowląt, bardzo nawet wręcz istotny. A ja też chyba jeszcze w żadnym innym filmie się do tego nie odnosiłam. I postanowiłam, że chciałabym też na ten temat się wypowiedzieć. Oczywiście jest bardzo dużo materiałów na temat karmienia piersią na YouTubie, ale myślę, że moje zdanie też może być ciekawe, interesujące, że może też coś nowego w tym temacie ja swoim filmem tutaj wniosę. Oczywiście zdecydowanie jestem za karmieniem piersią, zdecydowanie uważam, że to jest najlepsze, co możemy dać dla dziecku, pokarm mamy jest najzdrowszy, ale nie chciałabym tutaj za dużo się na ten temat rozchodzić, wchodzić w szczegóły, ponieważ ja nie jestem specjalistą, ja oczywiście troszeczkę na ten temat czytałam i trochę na ten temat wiem, bo oczywiście był to temat, który mnie interesował, odkąd kiedy miałam zostać mamą, już w ciąży tak naprawdę dużo na ten temat czytałam i później również, ale tak jak mówię, nie jestem specjalistą, nie mam fachowej wiedzy. Ja odsyłam Was do świetnego bloga hafia.pl. Na pewno wiele osób z Was go zna. Jeżeli nie, to zajrzyjcie koniecznie. Tam jest bardzo dużo fachowych informacji na ten temat, bardzo fachowej, rzetelnej wiedzy, popartej konkretnymi tutaj publikacjami, konkretnymi badaniami, które potwierdzają wiele tutaj tez, które Hafia stawia. Także tam Was odsyłam. Ja mam dwie córki i pierwszą karmiłam piersią, oczywiście karmiłam ją piersią półtorej roku, dla jednych pewnie może być to krótko, dla innych bardzo długo i obecnie mam też drugą córkę, która ma w tym momencie 10 miesięcy i również nadal karmię ją piersią i powiem szczerze, nie wiem jak długo będę ją karmiła, ja tak samo przy pierwszej córce, ja sobie tej daty jakby nie wyznaczam, zobaczymy tak naprawdę co to będzie i po prostu będzie taki moment już i ja po prostu to rozpoznam, że to jest moment albo dla mnie, albo dla niej, że to karmienie należy zakończyć. Ja chciałabym jeszcze poruszyć troszeczkę taki temat właśnie psychologiczny, taki społeczny, właśnie związany z karmieniem piersią. Tak jak Wam powiedziałam, ja swoje córki karmiłam i karmię drugą nadal. Jestem oczywiście za karmieniem piersią. Jestem za tym, aby mówić o tym, że to jest ważne, że to jest najlepsze dla dziecka, żeby uświadamiać mamy. Ale też nie jestem za takim, to się mówi, takim terrorem w tym temacie. Mamy, które nie mogą karmić piersią, one często są obarczone przez to takim ogromnym poczuciem winy, ogromnym takim obciążeniem psychicznym. Ja wiem, bo ja sama z moją starszą córką też miałam taki problem, że bardzo chciałam karmić piersią i bardzo nie chciałam podawać tego mleka modyfikowanego, ale niestety w pewnym momencie i tak musiałam i moja córka przez pewien czas była karmiona mieszanie. I powiem Wam szczerze, że teraz analizując to z tej perspektywy, tak naprawdę żałuję, że tak późno tą mieszankę wprowadziłam. Nie przestawałam karmić piersią, zawsze karmienie piersią było pierwsze, następnie było podawanie mleka odciągniętego butelką, a dopiero na samym końcu podawałam jej mieszankę i dzięki temu później zrezygnowałyśmy, ona sama zrezygnowała z tego karmienia mieszanego, pozostałyśmy tylko i wyłącznie przy piersi i karmiłyśmy się, no, myślę, że całkiem długo. Ale właśnie moment, kiedy jednak ta mieszanka musiała zostać podana, kiedy też bardzo nie chciała mi podać, przedłużało to pewne takie niefajne, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś bardzo konkretne szczegóły, bo to są nasze sprawy prywatne, ja mam tutaj pewną taką barierę prywatności, której nie będę na pewno przekraczała. Natomiast właśnie analizując to z tej perspektywy, uważam, że to był trochę mój błąd, że tak bardzo się przed tym wzbraniałam i naprawdę ta mieszanka nie jest aż taka wcale zła,
Najważniejsze jest, żeby nasze dziecko było zdrowe, żeby było karmione i naprawdę żadna mama nie powinna czuć się winna z powodu tego, że nie może karmić piersią. Pójdę nawet o krok dalej. Uważam, że nie mamy prawa i nic nam do tego i nie możemy w ogóle w żaden sposób źle się wypowiadać o matkach, które po prostu nawet nie chcą karmić piersią, tak? Nie możemy. Ja jestem w ogóle taką osobą, przynajmniej staram się być, bo to nie jest naprawdę łatwe. Tolerancyjna, staram się być otwarta i jakby nikomu tutaj niczego nie narzucać, tak? Mówię, że staram się. Ktoś mógłby powiedzieć, jestem taka, jestem tolerancyjna, jestem otwarta. Ja tak nie powiem, bo tak naprawdę ktoś, kto jest świadomy tego, wie, że to jest bardzo trudne być taką osobą otwartą właśnie i pozwalać każdemu żyć tak, jak chce. Bo każdy z nas ma jakieś przekonania oparte o jakąś wiedzę, jakieś informacje i każdy z nas jest jednak przekonany, że robi dobrze. I wtedy, kiedy ktoś robi inaczej, nie zgadzamy się z tą osobą i tak naprawdę trudno jest nie mówić, że a ja zrobię inaczej, albo pomyśleć sobie nawet, że no ona jednak nie robi dobrze. Często nawet, kochani, robimy to bezwiednie, po prostu rozmawiamy z kimś na jakiś dany temat i tak naprawdę od razu, nie zastanawiając się nad tym, co mówimy, wyrażamy swoją opinię, tak? Ktoś coś mówi, a my na to odpowiadamy swój argument. Każdy te przekonania w jakiś tam sposób prezentuje. I każdy jest przekonany, że wie dobrze, tak? Bo zdobył wiedzę i na podstawie tych zdobytych informacji, albo po prostu na podstawie intuicji też. Intuicja, uważam, jest bardzo ważnym tutaj elementem i jest bardzo ważna w macierzyństwie i jak najbardziej, uważam, należy się też kierować swoją własną intuicją przy wychowaniu dziecka i przy podejmowaniu różnych ważnych decyzji też, jeżeli chodzi na przykład o karmienie. Tak naprawdę świadoma osoba wie, że to nie jest wcale takie proste, dlatego ja nigdy nie mówię, że jestem, ale że bardzo staram się być tolerancyjna, otwarta i naprawdę uważam, że każda matka jest najlepsza dla swojego dziecka. Są też oczywiście takie matki, które robią swoim dzieciom krzywdę, biją je i tym podobne i to oczywiście tego nie pochwalam i na to trzeba reagować, tak? Każda mama powinna móc sama decydować, jak karmi. W ogóle pewnie to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale oczywiście ja nie jestem lekarzem i lekarze oczywiście muszą jakby pokazywać swoją stronę, ale ja osobiście uważam, że każda matka ma też prawo urodzić dziecko tak, jak chce, tak? Jeżeli ktoś woli urodzić przez cesarskie cięcie, to uważam, że nie powinno być jej to bronione i powinna urodzić tak, jak chce. Ja po prostu uważam, że każdy ma prawo żyć tak, jak chce, każdy ma prawo decydować o tym, jak chce żyć i każdy ma prawo wychowywać swoje dzieci, jak chce i nikt tak naprawdę nie powinien nam się do tego wtrącać i na pewno to, czy matka urodziła dziecko przez cesarskie cięcie, czy też naturalnie, czy karmi piersią, czy nie, czy w ogóle nie chciała absolutnie karmić piersią z jakichś tam powodów, tak? My często nie wiemy, jakie są te powody, i nie zgłębiamy się w to, tylko bardzo szybko tutaj oceniamy i krytykujemy, a tak naprawdę nie wiemy, jak to ostatecznie było. Dlatego ja właśnie staram się być taką osobą. Powiedziałam Wam otwarcie o tym, jak ja uważam, jak ja zrobiłam i jak uważam, że jest dobrze, ale tak jak mówię, uważam, że każda kobieta ma prawo karmić tak, jak chce. I na pewno milion razy gorsze jest to, że kobieta nie czuje tego i nie chciałaby karmić piersią, ale jest w jakiś sposób przez społeczeństwo, przez otoczenie przymuszana do tego karmienia i to powoduje u niej negatywne skutki psychiczne i to jest jakby jedna sytuacja, a druga sytuacja, że ona nie chce karmić, nie karmi, karmi dziecko butelką i jest szczęśliwa. Powiedzcie szczerze, chyba jednak lepsza sytuacja jest ta druga, bo kiedy matka jest szczęśliwa, to również dziecko jest szczęśliwe, prawda? Także reasumując całą tutaj moją wypowiedź, cały tutaj mój wywód na ten temat, karmienie piersią jest ważne, jest najlepsze i ja jak najbardziej jestem za, swoje dzieci karmiłam i karmię, natomiast mamy, które nie chcą i nie karmią piersią, są tak samo wspaniałymi mamami i mają one do tego prawo i mogą nie chcieć i nie muszą karmić piersią. Tak? Ważne, aby mamy były świadome, że nie karmiąc piersią pewnych ważnych składników ich dzieci nie otrzymują, ale to wcale nie oznacza, że one będą mniej zdrowe, że one będą się gorzej rozwijały, bo to jest tak naprawdę jeden z bardzo wielu czynników, który oczywiście wpływa na rozwój dziecka,
ale ich jest tak dużo i moim osobiście zdaniem to, żeby mama była w zgodzie ze sobą, to żeby była szczęśliwa, to jest najważniejsze, bo wtedy dziecko też jest szczęśliwe, tak? Ja to też po sobie widzę. Kiedy jestem zdenerwowana, moje dzieci też się zachowują inaczej i już bardzo małe dzieciątko, kiedy bierze je na rękach zdenerwowany rodzic, dziecko to naprawdę czuje. Dlatego, tak jak mówię, każda mama ma prawo zdecydować i też otoczenie, mężowie, babcie, też uważam, powinni zaakceptować i szanować decyzję matki i powinni ją tak naprawdę wspierać w każdej decyzji, jaka by ona nie była.